Czym jest gorliwa modlitwa? Posłuchajcie odpowiedzi na pytanie. Witajcie, pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj pytanie od Dominiki. Dominika zadaje krótkie pytanie. Czym jest gorliwa modlitwa? Rzadko się zdarzają tak krótkie pytania. Dzięki wielkie za nie. Powiem tak. Z jednej strony w modlitwie mamy nasz wysiłek. Z drugiej strony jest łaska Boża. To, co Bóg nam daje. Za każdym razem doświadczenie piękna modlitwy, bogactwa modlitwy jest związane z tym pójściem na głębie, bo Bóg działa w moim sercu. I mówiąc o gorliwej modlitwie, my możemy myśleć tutaj, że to chodzi o tę łaskę. A łaskę Bóg daje, kiedy chce. Czasem jest tak, że mamy kilka po kolei modlitw bardzo takich wymagających, gorliwych, a potem owocem tych paru tygodni jest to, że potem staję na modlitwie i ona jest właśnie w obecności Bożej, tak przeżytej, że się wszystko we mnie zmienia. Ale zawsze chodzi o to doświadczenie Bożej mocy, a Bóg chce naszej gorliwości, chce naszego wysiłku na modlitwie. To jest Bogu potrzebne. Ja gdybym miał powiedzieć o gorliwości w mojej modlitwie, to mogę powiedzieć, że ona jest wtedy, kiedy jestem w strapieniu albo mam dużo pokus i w tym torpedowaniu mojego serca, moich myśli, przebijam się przez to, będąc wiernym Bogu. To jest dla mnie gorliwa modlitwa. My możemy sobie gorliwość mylić z tym, że ja teraz mam przypływ emocji i teraz wyklęczę na kolanach godzinę, prawie się przewracam, ale wyklęczałem i to jest gorliwość. To jest przypływ emocji. I nawet ja chcę tak zrobić. Chcę być na drugiej mszy dzisiaj. Mam taki głód Boga. To nie jest gorliwość, bo gorliwość związana jest z wysiłkiem, że ja na tym tracę, że jest mi ciężko, a coś pod wpływem emocji takiego dobrego, fajnie, że tak się modlimy. Jeżeli mamy przypływ emocji, warto go wykorzystywać, żeby być w obecności Bożej, żeby Boga słuchać i to jest potrzebne. Ale gorliwa modlitwa jest wtedy, kiedy wszystko we mnie mówi nie. Teraz nie pójdę na modlitwę, teraz mi się nie chce, teraz jestem śpiący, teraz mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. I przerywam to, co ważne, oddaję to Bogu i idę, żeby się z Nim spotkać na pół godziny i się okazuje przez te pół godziny nic. Jutro zrobię to samo. I w tym jest gorliwość. To jest wymagające, trudne i taka wierność, pomimo nadziei, pomimo przeciwności wewnętrznych we mnie, albo że mam rozproszenia na modlitwie cały czas. Gdy chcę iść się pomodlić, to torpedowane cała głowa różnymi pokusami. I jestem Bogu wierny. To jest gorliwość. Ja tak ją przeżywam. Być może macie inne zdanie, to napiszcie to w komentarzu. Ja gdybym miał powiedzieć o wysiłku na modlitwie, o gorliwości, to tak to rozumiem i mam doświadczenie, że to się Bogu podoba. Nie zawsze Bóg zrobi tak, że od razu na to zareaguje, ale bywa, że po tygodniu, po dwóch takiego zmagania się z sobą jest w końcu ten moment doświadczenia mocy Bożej wewnątrz, że On wypełnia serce, że On mówi i czekał na tę gorliwość. Czekał na to zapieranie się samego siebie, żeby móc w końcu po tym doświadczeniu przyjść i powiedzieć dziękuję. Dziękuję za Twoją wierność, bo ja Tobie jestem tak samo wierny. I to jest moje doświadczenie modlitewne. Tak ja mam kontakt z Panem Bogiem i w tych momentach trudnych Bóg oczekuje mojej gorliwości. Ważne pytanie, krótka odpowiedź. Dzięki wielkie za to, że Dominiku postawiłaś to pytanie. Komentujcie, jeżeli chcecie zapytać o coś więcej, to pod odcinkiem numer 200. Tymczasem kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał, naciskając dzwoneczek. Do zobaczenia z Panem Bogiem.